W piątkowy wieczór Powiatowe Centrum Kultury STD odwiedzili młodzi ciekawi świata ludzie. Noc naukowców to dla nich okazja, by ujrzeć tajniki różnych dziedzin współczesności i przyjrzeć się im z praktycznego i naukowego punktu widzenia. Nauka poprzez doświadczenia, poprzez dotyk i poprzez możliwość kreowania pewnych rozwiązań poprzez nowoczesne środki technologiczne, to jest to, co młodych porywa. W zeszłym roku, to jest w ogóle nasza trzecia edycja, w zeszłym roku około 600 młodych ludzi było tutaj razem z nami, żeby doświadczać to, co mamy w tej chwili okazję oglądać. Dzisiaj widzę, że kolejna grupa, co najmniej tak samo liczna, z rodzicami. Myślę, że piękne doświadczenie i być może w tej chwili na naszych oczach tworzą się kolejni naukowcy, którzy będą rozwiązywać kolejne problemy, które będą stały przed naszym krajem. Wirtualny świat, planetarium, czyli rozkład i układ gwiazd. Do tego możemy poznać, w jaki sposób układać kostkę Rubika, w jaki sposób zapamiętywać różnego rodzaju wyrazy, czyli jak bawić się po to, by nasz mózg i pamięć krótkotrwała w trybie natychmiastowym zapamiętała i przełożyła to na pamięć długotrwałą. Do tego możemy tworzyć układy elektryczne, do tego mechatronika, także jest tego bardzo wiele. Pytanie, kto z czego będzie chciał skorzystać. Dla najmłodszych, poza planetarium typowo przygotowanym dla najmłodszych, również są zajęcia integracyjne poprzez zabawę. Organizatorami STD, Scena to Dziwna oraz Akademia Nauk. Współorganizatorzy to TEP Edukacja, widzicie Państwo ich za moimi plecami. Do tego Stolica Eksperymentu, Kostka Rubika, Planetarium, Sowa. To są wszyscy ci partnerzy, którzy chcą nasze dzieci uczyć poprzez zabawę. Tak jak Pan Starosta powiedział, po to, by rozwiązywać nasze problemy w przyszłości. Ponieważ my, nasze pokolenie, wychowywaliśmy się zupełnie na innych zabawkach, z innymi technikami, młodzież i dzieci uczą się zupełnie na innym sprzęcie. Mamy nadzieję, że będzie nas więcej niż 600 osób, a tyle było w zeszłym roku. Samochodowa tablica manipulacyjna dla tych nieco starszych, podróż do przyszłości w planetarium dla tych młodszych i czarodziejski długopis 3D dla każdego chętnego. To tylko kilka atrakcji zaproponowanych tego wieczoru. Mamy tutaj tablicę, na której przedstawiony jest układ zasilania oraz układ zapłonowy. Praktycznie jest to realny układ wymontowany z pojazdu samochodowego. Co można z tym zrobić? Jakie są możliwości? Można zmieniać wszelkie parametry, na przykład obroty, temperaturę silnika i po prostu diagnozować i badać. Przykładowo spalanie, ale też można przeprowadzać symulację błędów, czyli nauczyciel wyciąga mostek i pojawia się błąd. I tutaj mamy komputer diagnostyczny, gdzie uczniowie diagnozują te błędy. Jest to dziedzina typowo samochodowa, także nauczy się diagnostyki, naprawy, obsługi tychże podzespołów. Panel przedstawia budowę. Można, że tak powiem, od zakulis zobaczyć to, czego w zabudowanym pojeździe nie da się. Ale przede wszystkim diagnostyka, symulacja błędów i usterek i diagnozowanie usterek. Mobilne planetarium to jest magiczna maszyna, ponieważ może nas przenieść w niesamowite miejsca. Teraz uczestnicy tego seansu lecą w kosmos, ale my możemy tę sferę wykorzystywać też do tego, aby zajrzeć w głębinę oceanu. Właściwie nie ma żadnych ograniczeń. Jedyne to, że muszą być filmy przygotowane specjalnie do tego, żeby wyświetlić się na takiej sferze, czyli dookoła uczestnika seansu. To jest dosyć skomplikowana kwestia, natomiast wizualnie na pewno bardzo atrakcyjna. No tutaj możemy przenieść się w niesamowite miejsca, w które normalnie pewnie możemy sobie tylko wyobrazić, natomiast tutaj kwestia wyobraźni również działa. No i staramy się te filmy proponować takie, żeby miały ciekawy przekaz, ciekawą puentę na końcu akurat w tym wypadku, więc musimy dotrwać do końca seansu, żeby coś fajnego jeszcze usłyszeć na sam koniec. Jaka jest puenta na koniec? Puenta jest taka, żeby nie ograniczać niczym swojej wyobraźni, żeby wierzyć w marzenia, a wszystko jest możliwe. Długopis 3D, jedna z ciekawszych zabawek, szczególnie dla dzieci. Każde dziecko, biorąc taki długopis do ręki, jest w stanie stworzyć swój pierwszy obiekt trójwymiarowy. Tak? Nie tylko rysujemy na płaszczyźnie, ale jesteśmy w stanie narysować cokolwiek również w powietrzu. Tego typu elementy możemy łączyć ze sobą, budować z nich bardzo ciekawe konstrukcje, różnego rodzaju ozdoby, bryloczki. To są rzeczy, które dzieci najchętniej wykonują. Nauka to też pewien poziom, na którym się uczymy kultury i dlatego STD cieszy każdy wieczór, gdy jego wnętrza tętnią życiem, w taki sposób jak tym razem.
Bardzo lubię te momenty, bo okazuje się, że taka edukacja kulturalna, spotkania dosyć nietypowe jak na Centrum Kultury, z nauką, z inżynierią, z techniką, z eksperymentami laboratoryjnymi, one cieszą się powodzeniem i dla nas to jest ogromna radość, że ten piątkowy wieczór już po raz trzeci spędzamy w tak licznym gronie i przy tak dobrej zabawie, właśnie nauce poprzez zabawę. Wieczór z nauką należał z pewnością do udanych. Powtórka za rok w listopadzie.